Co jest największą siłą nowej prawicy? Największą siłą nowej prawicy jest prawda. Politycy wyspecjalizowali się w tym, żeby używać dobrej retoryki. Te metody przez wiele lat były wymyślane i sprawdzały się rzeczywiście w telewizji. W telewizji, którą oglądają pojedyncze osoby i one są bezbronne wobec tej retoryki. Ale od kiedy powstał internet, wszystko się zmieniło. Te wszystkie metody straciły sens. Dlatego, że jeżeli jakaś debata, jakieś wystąpienie pojawia się w internecie, to osoby, które to oglądają, nie są już same. Obok nich jest po pierwsze wielka biblioteka internet, po drugie mnóstwo ludzi w komentarzach, którzy sprawdzili tą bibliotekę lub którzy znają się na temacie, który jest omawiany i dobrze i wiedzą, czy to, co zostało powiedziane, jest prawdą, czy nie. Świetny przykład, wczorajsza debata Janusza Korwin-Mikkego z posłem Zalewskim. Poseł Zalewski użył najbardziej cynicznych metod retorycznych, na przykład zarzucając kłamstwo Januszowi Korwin-Mikkemu, wtedy, kiedy to nie było kłamstwo na temat posła Zalewskiego i jego przynależności partyjnej. Dla ludzi, którzy siedzą przed telewizorami i to widzą, to jest skuteczne, bo oni nie pamiętają, w jakich partiach był poseł Zalewski, ale puszczone to do internetu kompromituje posła Zalewskiego. I w momencie, kiedy internet przybiera na sile prawda, a wtedy my wygrywamy.